Jeśli siedzisz cały dzień w domu, to czemu zamiast keczupu nie możesz na tym parapecie trzymać jakieś sterydy i na siłowni zapierniczasz? Strasznie zaniedbałeś się. Ja się zaniedbałem? Pa, mordo. Pokażę ci coś. Myślisz, że to jest zaniedbana ręka, ale patrz na to. Kurde, ty. Tu widzisz na dole? To jest. Patrz, przyglądaj się tu na dole. Mięsień się napnie. Kurde! 400 kilo to na rękę bym wziął. Także zamknij mordę. Nie jestem zaniedbanym człowiekiem, jestem kozakiem. Ale ulana łapa. Powiem wam tak, ważę 76 kilo teraz. No dobra, zaokrągmy do 75. Czyli 75 kilo waży. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Wydaje mi się, że to jest idealnie. Ty, jak się sprawdza BMI test? Test BMI. Zobaczmy. Mężczyzna, waga, no powiedzmy 75 i 4. Tak wiesz, żeby wyszło dokładniejszy ten test. Wzrost, ja mam 1,82 m. Chyba. Dobra, sprawdzam. Oblicz. Aha, dobra, co 75 muszę podać, bo jest bliżej. O, ja jestem takim kozakiem? Wynik BMI wynosi 22,64 i oznacza wagę prawidłową. Gratulacje. Dla ponadego wzrostu prawidłowa waga wynosi pomiędzy 61 kilo? 61 kilo, a 83. Ile ja miałem tego BMI, bo nie widziałem? 22,64. Wartość prawidłowa. I co? Zamknij mordę, ty co powiedziałeś, że się zaniedbałem. Wartość prawidłowa. I to w sumie na granicy. Jestem prawie na nadwadze, rozumiesz to? Ja jestem prawie pieprzonym, ulanym frajerkiem takim, o. Więc nie mów mi, że się zaniedbałem. Jestem, można powiedzieć, idealnie. Pomiędzy 18,5 a 25. Ale nie no, żeby mieć niedowagę, zobaczmy, jakbym ważył tak mniej więcej tyle, co przeciętny użytkownik tego czatu. 44 kilo. O lala. Tak, bo tak wygląda gościu, który waży 44 kilo. 100%. To chyba ma 1,20 m wzrostu. 13,28. Czat, no wasze BMI to jest 13,28. Powiem wam tak. No macie wygłodzenie. Ale spokojnie, wyślij mi dolary. Ja to w szóstej klasie ważyłem 90. Dobra. Wojtek aka Pio. W szóstej klasie ważył 90 kilo. Prawdopodobnie w szóstej klasie ma się tak 1,40 m wzrostu. Obliczmy. Czy w szóstej klasie miałeś jakąś koleżankę? 45 twoje BMI? No, masz otyłość skrajną w tej szóstej klasie, także trzymaj się, będzie dobrze, nie przejmuj się. Nie wierz w to, co ludzie mówią, idź swoją drogą. Pamiętaj, ludzie kłamią, ludzie plują, tylko po to, żeby cię zatrzymać. Nie ufaj, idź, dąż do celu, a na pewno kiedyś zobaczysz swoje stopy, patrząc w dół. Przysięgam. Kiedyś to się stanie, ale jeszcze trochę potrenuj. 75 kilo powiedzmy, centymetry, 1,82 m, calculatę. Aż skąd ja mam wiedzieć, ile mam procent tłuszczu niby? Jak ja mam to zmierzyć? Ile ma procent tłuszczu mam? No powiedzmy, że no tak z 12% może, co? Ale o co tu chodzi? Nic nie rozumiem. 15 masz? Tak myślisz? No dobra, to calculatę. Ja powinienem ważyć 63 kg? Ty popieprzyło kogoś? 12% to mają na wycince. No dobra, powiedzmy, że mam 43% tłuszczu. Co to jest? To znaczy, że mam 42 kg tłuszczu w organizmie? Co to znaczy lean mass? Poczekaj, bo może czegoś nie rozumiem. Lean mass to znaczy lean mass, niestety. Pochylać się? Co ma pochylanie się do wagi człowieka? To znaczy waga bez... To jest waga mięśni? Co? Poczekaj, dajmy na to, że mam 16% tłuszczu. Ty, waga miałeś mięśni to 63 kilo? Jak ja wyglądam, jak miał 63 kilo samych mięśni, rozumiesz to? Boże. Poczekaj, wpiszmy tak. 16% body fat odis. He, a nie, to tu. He, nieważne co. Ty, w sumie ja tak wyglądam. Chociaż może bardziej tak. Chuj, ja pierdzielę, 50% tłuszczu, jak wygląda ty, jak ta z Madagaskaru, co tak ten hipopotam z Madagaskaru, nawet strój podobny, widzisz to?
Typiarka, która ma 10% tłuszczu, to też jest. Ja pierdziele, jak Bruce Lee, tylko że w damskiej wersji. Straszne. Ej, najlepsze 15-17, nie? Ty, czemu 30% wygląda lepiej niż 25 i 35? Chyba przez zdjęcie. Nie, 20-22 też spoko. To jest. Przecież to jest jaglak, te 3-4 kecy. Ile dis ma procent ciała w tłuszczu? 100% taka ulana bym chciał. Maciora. Ale nie, to tak powiem tak. Od 17 do 30 spoko. A u typka na takiego 40% bojlerka. Zawsze ciepły wieczorkiem chłop. Spoko, spoko. Wiesz o co chodzi? Zawsze jak pada deszcz, bierzesz, ładujesz głowę pod tego cycka i wiesz, chociaż ci na głowę nie leci. W ogóle 5 i 9 tu wygląda jak ulany gościu po prostu styrydziarz. A 40% ta, nawet różnicy nie widzę. Bez sensu, popieprzone te obrazki. Gościu ewidentnie 70% tłuszczu, a 30-32 to chyba lata w dupę. Nie wiem, debil jakiś robi te obrazki. Dobra, dobra. Obejście film. To jest człowiek, już kiedyś gadaliśmy o tym podrowaniu, ale ten gościu robi to lepiej niż każdy człowiek na tej planecie. Patrz na to. I ucz się stulejarzu, jak to powinno się robić prawidłowo. Cześć. Tomek jestem. Roxana. Roxana. Tak. Ciekawe imię. Cringe. Powiedz mi, ty zawsze się bijesz po twarzy przed każdym spotkaniem? Nie. Z kobietą? Nie. To co to miało być? No tak sobie po prostu zrobiłem, jak Ale chciałem coś po co? Żeby się to ci obudzić. dodaje energii, czy Tak. adrenalina bardziej, tak? Też. Bo mnie to nie kręci, wiesz? Nie kręci cię. Nie, zupełnie. Dobrze, a powiedz mi. Wiesz co, w ogóle powiem ci szczerze, nie jesteś w moim guście. Zupełnie. Tak? Nie. O, no to trudno, no to mamy problem, no bo ty też nie jesteś moim, dlatego chodź. Cześć. Nie no. Do widzenia. Czemu do widzenia? Czym ja taki jakiś cyrk odstawiałem, pajacowanie. Tyle. Ale na Twitchu byłby gwiazdą, powiem wam tak. Z tą pajacerką byłby gwiazdą. Dobra, przetestujemy te nowe itemy, nie? I zobaczymy, co będzie. Dobra, czat, gramy. W sensie ja nie będę itemuka na dżunglę leciał. Także kupię tylko maczetkę, nie? Darkblade Static? Chyba tak zrobiłem. Jaka jest różnica z 27 pingu a 150? Nie ma. Ja pamiętam, jak ja narzekałem na 150 pingu, to mi chyba z parę osób napisało w komentarzu. Ej, wiesz, że nie ma różnicy między 150 a 20? Bo się przyzwyczajasz i jest dobrze. Nie ma różnicy. No jak się ogląda, to nie ma. Co jest? Ale i tak umrzesz. Chyba skręcił debil, rozumiesz? Jakby nie skręcił w bok, to by nie umarł. Jest git. Takie techniki robić singedem na PBE, rozumiesz? Na PBE grać singedem? Proxy. Trzeba być debilem. Rozumiesz? Na PBE, gdzie są nowe itemy, zabawa i gra się for fun, gościu takie rzeczy robi singedem. Myślisz, że ją jakoś ubije? O, uciekaj w krzaki, bardzo dobrze. Pa, pa, pa. Kurde, nie ucieknę, bo tutaj. Ale on może tędy iść też, jak jestem głupi. Nie idzie. Dobrze. Kozak, Renegor. Poczekaj, poczekaj. No niestety, ale ograne. Typowy Żyd, który nie kupił itemku na dżunglę, bo woli go sprzedać, a później smite za 450 i się dziwi, że barona nie Nie sksował. Powiem ci tak, koleżko. To może być dla ciebie straszne, ale ten itemek, on nie zwiększa obrażeń ze smite'a. On tylko daje ci dodatkowego expa niby. Jak coś. Jak coś, okej? Okay? Smite mocniejszy wraz z czasem? Zobaczymy. 480 jest teraz. A dostanę po tym level. 510!
Prawdopodobnie akurat wleciał ten czas, w którym zwiększają się obrażenia. Masz rację. Dobra, mam to gówno. Teraz polecimy sobie chyba Statika i Infi, albo... Kurde, ja bym to poleciał. Gabson PB, muszę ci trochę pomóc, widzę. Poczekaj, bo ja zabiję tą typiarę, paszport. O, umrę? Umrę? Pieprzona w dupę! Ty, nie spodziewałem się, a mogłem użyć chyba W ulepszonego, tylko nie spodziewałem się takich obrażeń, ty. Ta, wiem, że krab daje teraz dużo więcej golda. Zara to wykorzystam, nie bój żabska. Dobra, a umarłem. Umrę w dupę, no kurde, musiałem wpaść w tę spieprzoną trutkę, a już taka piękna akcja była. I tutaj czwarty typ chodził, byłaby kwadrat, przecież by Ezreal byłaby penta w dupę, rozumiesz to? Peszek. On tu podejdzie, czuję to. No nie masz szans, koleżko. Dobra, będę flashował jak coś. A, bo tu moi przyszli. Jestem głupi. A, łatwo poszło. Ej, ta nutka jest trochę głośna, panowie, wydaje mi się. A bo nie przyciszyłem słuchaweczek dzisiaj. A właśnie, czat, udało mi się. Wczoraj obejrzałem w kinie film Deadpool. Tak się nazywa ten film. Miałem z wami pogadać w tym filmie, bo chciałem dodać taki nowy formacik na kanał. Recenzje filmów, książek i bajek. Tak by się nazywał ta playlista od filmów. Co wy na to? Kurczo! Jak się pogubiłem, ty! Jakbym przeplatankę Ketsy na WF-ie robił i mi się nogi zaplątały. Tak się poczułem, kapeńkę. Ale nie, ten Deadpool 2 bardzo mi się podobał, powiem wam tak. Najlepsza była scena po napisach, o. Nie wiem, czy mogę spoilerować. Zakryj uszy jeden z drugim. A, że od pieniędzy się zmienia? W sensie od pieniędzy... Nie da się zmienić od pieniędzy. Ej, zostałem, jak można się zmienić od pieniędzy? Kurde, co jest? Ej, nie da się zmienić od pieniędzy, w sensie jedyna zmiana od pieniędzy jest taka, że już nie wykonujesz pracy za mniej niż na przykład 400 dniówki, tak jak ja. Ale to jest jedyna zmiana u mnie, tak? To nie. Zawsze jak oglądam twoje filmy z dziewczyną, to wale jej konia. Jesteś naprawdę moim ulubionym. Dobra, tego nie czytam, w sensie kurde, duszy nie wziąłem. Doceniam, że to piszecie, nie, ale... Tak dziwnie się czuję, jak dużo ludzi pisze. No, ja sobie gram w LoL'a i se bekę cisnę, to tyle. Uratowałem cię. A, na niego właśnie czekaliśmy w lobby, także kozak. Znaczy, czasem się skoczy dalej Rengarem, no bo ten skok, jak wychodzisz z krzaka, to on jeszcze chwilę zostaje i po prostu jak pograsz trochę Rengarem, to już to ogarniasz, nie widziałeś, to ja przed chwilą tego Raptora skoczyłem. Ja umrę? Prawdopodobnie tak. Nie, ogram ją. Jezu, użyła Serafina, rozumiesz? Kurde, tej Kasję nie ubiję raczej. Łatwo. Cofaj! Dobra, lej się, gościu. Umarłem. Szmato! A ty co, spieprzony Ezrealku, ty? Pa. Na plecki. Czemu ta nuta? Dobra, nie będę się pytał jak taki Janusz czy coś, ale... Rozumiesz, że ta nutka ma 150 milionów wyświetleń? W sensie ona jest świeża dosyć, a ja się czuję, jakbym to już słyszał gdzieś kilka lat temu, tak w ogóle. Pewnie dlatego, że to Disco Polo. Ale 150 milionów, ty? Już bez przesady, koleżko. Mówisz, że śpiewasz?
Disco polo i na tym zarabiasz? Niesamowite. O, też nołeś. A, bo ja nic nie zadaję już potem jak ten. Ja mam jakiś movement speed? Kurde, ten mnie po plecach bije pieprzony blondasek, ty. Czemu rapsy mają tyle wyświetleń? Nie znam rapera, który ma pod nutką 150 milionów. Polskiego mówię, ty, polskiego. Polskiego tam. Ty, ale zrozum, że śmieszne jest to, że słuchasz Murzyna, co rapuje o tym, że w Ameryce jest ciężko, a w sumie słuchasz to jako Polak i się śmiejesz. Ha, ciężko, ty. Gościu śpiewa o tym, że zarabia 3000 dolarów miesięcznie. Boże, jak smutno mi. Też tak macie? Ty, blondas. O, no tu. Ej, właśnie, nie zobaczyłem, za ile takiego potężnego hita walnąłem, ale muszę kupić chyba infi to wtedy. Życie jest smutne, jak zarabiasz 3k dolarów miesięcznie. No, ja nie narzekam. Co? Nie uciekniesz mi! Jak to możliwe? Co? Co taki useless jest ten Rengar w dupę? Niemożliwe! Rozumiesz to? Jak to możliwe, że pokonał mnie Wukong, który jest gównem i ma takie itemy? Ty, jest śmieszna gra. Zobacz, pokonał mnie Wukong taki. Nie ogarniam tej gry. Static na trzeci item jest słaby. Trzeba lecieć chyba infi od razu. To jest bez sensu. MC Sik w kawałku nawinął do Eminema. Mówisz, że miałeś ciężko, bo wychowałeś się w Detroit. Opowiedz ten kawałek chłopakom z polskich osiedli. Serio tak jest? Jeżeli tak, to... Ale pasuje, naprawdę. Aha, to jest MC Sik, to jest jakiś ten... A, to jest Silk. MC Sik. O. O, za 1000. Ej, ale problem jest taki, że zobacz. Ja się nadaję na rapera takiego prawdziwego. Bo zobacz, ja wpadłem na to, nigdy nie słyszałem o tym MC Siku całym. A no to samo wpadłem co on, także. Nadaję się na rapera. O, zabrałeś? Nie, jesteś głównym. Zobacz, jaki kozak ze mnie teraz tym infi. Po co uciekasz? Będziesz jak BDOS? W sumie mam psa, mogę mówić. Czemu tak z dupy to wplatam w te wersy? Bo mój pies ma na imię Egida. I nawet Egida bywa od ciebie mądrzejsza. Kurde, w dupę, widziałeś to? Już leciałem na tą typiarę. Oni mają tak dużo ceceków, że tego się nie da ugrać inaczej. Bez sensu ta gierka jest, naprawdę. Ej, się zastanawiam, bo niby ten Rengar jest, no, spoko ogólnie z tymi runami i tak dalej, ale w praktyce, no nie wiem, trzech typa na jednego nie zabije i to jest bez sensu trochę, nie? Ja pierdziele, sfleszowałem w klona. Boże. Nie no, ten Rengar jest dobry. Problem jest w tym, że ja jestem głównym, wydaje mi się. On jest pod AP? Chyba 300 AP w sumie zadaje więcej niż ja i jest jeszcze tankiem. Taka Liga Legend obecnie. O, dajmy jakieś fajne rzeczy, trudne MG, żeby tanków wypieprzyć z gry. A potem dają itemy takie, że jak grasz Sionem, to umrzeć nie możesz. Bo takie tanki są fajne. No i co ja mam zrobić? Nie zabiję ich trzech. Nie zabije, ona na pewno będzie... Jezu, skoczył mi. Rozumiem, że skoczyła... Śmieszna ta gra. Paso gdzieś schodzi laker. Ej, to jest mecha Wukong? Czy mi się wydaje? Kurde, znowu kliknąłem R-kę i uderzył to gówno, co wykrywa wardy. Boże. Jezu. Nie zabijemy ich, uciekajmy. Nie ma sensu ta gra. A, ty tam się biłeś. Umarłem pewnie. A, bo on uciekł. Dziwne.
Uważaj, w dupę, zobacz jak oni biją. Aha. Cudowna ta gierka, że Cassiopeia mnie bije R-ką na pół HP. Jak to jest możliwe? No to są jakieś buffy? Boże, przecież to nie ma sensu ta gra. Ona ma 3 kafle HP, bije mnie z R-ki więcej niż ja ją full combem. Ej, powiem wam, że jakoś nie wiem. Spoko jest ten Rengar? No nie wiem, wydaje mi się, że ten Essence Rival jest strasznie useless na nim i niepotrzebnie to zbudowałem, ale tak to... No nie wiem, mam 25 kili i tak dalej, po prostu końcówka gierki była gównem. Ja nic nie zrobię, no padnę i umrę. Zaraz skoczy mi pewnie na jakiegoś tego jełopa. No i co, uciekł tamten chłopak. Jakbym miał Devdansa zamiast Essence Rivala, byłoby dużo lepiej, tak mi się wydaje. Problem jest taki, że zbudowałem SS Rivala niepotrzebnie, bo jest useless naprawdę. Na Rengarze nic nie daje, bo jej tak one-shotuje typa. Tyle. Zobacz ile Cassiopeia zadała, mając 3 kafle HP. Miłość, miłość za Kopanem. Polewamy się szampanem. Rycerzem jestem i ja. Ej Kessy, jak mam taki głos tam jak ten Zenon Martyniuk? O, tu jakie 3 kropek. Czary nie działały? To może zadziała specjalna promocja? Ja pierdzielę. Ale tak szczerze, ja bym podszedł do typa. Ale dziwnie gościu wygląda, ma takie strasznie takie wyraźne czoło, nie? I te brwi, zobacz. Zrobię to. Patrzcie. Jakby narysować głowę tego gościa od boku, to wyglądałby tak. Patrz, normalna głowa człowieka to jest coś takiego. A ten gościu wygląda tak, zobacz, jak buldożer. Widzisz? I tu ma brew. Czapka z daszkiem od urodzenia. Tu się włosy zaczynają dopiero. No jedno oko, bo to jest od boku. A, no tak, no za daleko to oko. Tu by się zaczynało drugie, o. O. Ewolucja sprawiła, że oszczędzę na czapkach. Ale wyobraź sobie tego gościa z fałdami na czole. On by miał tutaj niby normalnie, a potem by mu zaczęły tak wisieć coraz bardziej. Sadło na czole gościu ma. Łapie spinaczem czoło. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby. Dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.